W jednym z filmów omawiałem już wyzwalacze zewnętrzne. Czas na poznanie wyzwalaczy wewnętrznych czyli to, co tobie w środku duszy gra. Czego dowiesz się z tego filmu? Poznasz powiązanie pomiędzy wyzwalaczami zewnętrznymi a wewnętrznymi. Dowiesz się, jakie są konsekwencje wyzwalaczy i nierozbrajania ich, zanim jeszcze staną się zbyt mocne. Dowiesz się również, że emocje i uczucia są najsilniejszym wyzwalaczem wewnętrznym, który może doprowadzić do głodu alkoholowego. Poznasz kilka sposobów na rozbrojenie tych wyzwalaczy, czyli jak sobie z nimi radzić. Ciężko jest mówić o jakiejkolwiek skutecznej terapii, jeżeli najpierw nie przyjrzysz się wyzwalaczom głodu alkoholowego. Poznanie głodu i wyzwalaczy jest niezbędne do dalszej pracy. Bezpośrednio z tym związany jest również wyzwalacz wewnętrzny oraz zewnętrzny, czyli to wszystko, co może spowodować pojawienie się głodu alkoholowego. Zwróć uwagę na to, że wyzwalacz zewnętrzny nie jest tym samym, co wyzwalacz wewnętrzny. Na czym polega różnica? Być może wiesz z mojego filmu o wyzwalaczach zewnętrznych. Dotyczą one, ogólnie rzecz biorąc, zmysłów, a więc tego, co widzisz, słyszysz, dotykasz Albo wąchasz. Natomiast wyzwalacz wewnętrzny dotyczy tego, co dzieje się w Twojej głowie oraz w Twoich emocjach. Przypomnę teraz o mojej zasadzie trójkąta. Najpierw dzieje się jakieś zdarzenie wyzwalacz. Wchodzisz do balu, do restauracji i widzisz osoby, które piją. Być może ich znasz. To jest zdarzenie wyzwalacz. W tym momencie możesz pomyśleć, że okej, okay, fajnie byłoby się napić. Oni świetnie piją fajnie byłoby z nimi usiąść podoba mi się ta atmosfera i to dopiero prowadzi do emocji które mogą zakończyć się głodem alkoholowym a więc pojawia się napięcie i chęć picia które robi się coraz silniejsza i to może spowodować do zdarzenia a więc sięgniesz po alkohol usiądziesz przy barze i zaczniesz pić na tym polega wspomniany przeze mnie trójkąt on jednak działa też w uproszczony sposób trochę inaczej jest druga interpretacja. Najpierw pojawiają się emocje, na przykład poczucie osamotnienia. Potem pojawia się myśl, użalanie się nad sobą jestem sam, jestem biedny i w tym momencie może pojawić się również głód alkoholowy i chęć picia. A picie w różny sposób będzie zmieniało dalej twoje emocje. Będzie je tłumiło albo potęgowało. Czyli emocje po wypiciu alkoholu mogą być albo silniejsze niż przed piciem. Albo mogą być słabsze, mniej odczuwalne, a może po prostu będą bardziej znośne. Zwróć uwagę na to, jakie są konsekwencje, nieznajomości, wyzwalaczy głodu alkoholowego. Mówiłem już o tym, że wyzwalacze często działają jak granat z opóźnionym zapłonem. To nie jest tak, że widzisz kogoś pijącego, widzisz wyzwalacz zewnętrzny, i głód odzywa się od razu. Nie, czasami działa on z opóźnieniem i nigdy nie wiesz, kiedy wybuchnie. I czy w ogóle wybuchnie? Zwróć uwagę na to, że wyzwalacze prowadzą m.in. do takich zjawisk jak stałe uczucie głodu. Pamiętaj to, co mówiłem w innym filmie: że w mózgu obszar głodu jest wspólny zarówno dla jedzenia, jak i dla alkoholu. A więc czując głód, możesz też łatwiej czuć głód alkoholowy. Może też powstać nadmierne pragnienie, utrata apetytu. Wyzwalacz może doprowadzić również do pogorszenia twojego samopoczucia fizycznego, ale także do bólu głowy, czyli różnego typu zaburzeń sobatycznych, tego co dzieje się z twoim ciałem. Pamiętaj też o tym, że wyzwalacz może doprowadzić do bezsenności, a więc jeżeli będziesz miał kontakt z alkoholem, wieczorem możesz mieć problem, żeby zasnąć, ponieważ twoje myśli będą krążyły wokół alkoholu, jak rekiny wokół ofiary, i w związku z tym możesz mieć trudności z zasypianiem. Mogą się pojawić nieokreślone lęki, obawy. Boisz się wyjść z domu, bo spotkasz ludzi, z którymi piłeś. Bo nie dasz sobie rady. Może pojawić się też drażliwość, a więc jesteś bardziej pobudzony, łatwiej Ciebie zdenerwować. To również są tak zwane nerwy na wierzchu. Mogą się pojawić też konflikty z ludźmi, jako efekt właśnie działania wyzwalaczy. Czyli nosi Ciebie nie wiadomo co. Coś się dzieje, ale nie potrafisz tego określić. Łatwo też możesz wpadać w złość bez większego powodu, a więc wchodzisz przysłowiowym, odbezpieczonym granatem w kieszeni. Może też to prowadzić do wzbudzenia niepokoju, czyli to, co mówiłem o nieokreślonych lękach. Wyzwalacze mogą również prowadzić do innych zaburzeń. Możesz, będąc na głodzie, szukać fizycznego kontaktu z alkoholem. Możesz przestać regularnie uczestniczyć w grupach terapeutycznych czy w grupach wspólnotowych. Możesz koloryzować wspomnienia z okresu picia, czyli pamiętasz tylko to, co jest przyjemne, a zapominasz o negatywnych konsekwencjach swojego picia. Możesz też wątpić w sens leczenia, czy to w ogóle ma sens chodzić na terapię, chodzić na mitingi. Również możesz zaprzeczać problemom. Nie, nie mam problemu z piciem. Ja nie piję, piję tak jak wszyscy, jak inni. Emocje i uczucia jako wyzwalacze głodu alkoholowego. Przypomnij sobie, Jakie uczucia zapijałeś najczęściej? Ja wiem, czasami słyszę, że to pytanie jest bzdurne, ponieważ osoba uzależniona pije, bo jest uzależnioną. Natomiast chodzi mi o takie momenty, w których bardziej chciało tobie się pić, z którymi sobie nie radziłeś, przed czym uciekałeś w alkohol. Oczywiście jest takie powiedzenie, że osoba uzależniona zawsze znajdzie tysiąc powodów, by się napić, bo żona jest za młoda, za stara, za brzydka, za ładna, za cicha, za głośna, za mało ma dla ciebie czasu albo za bardzo ciebie kontroluje. To są powody, dla których pijesz. Skup się jednak na tych uczuciach, które pojawiały się, kiedy zaczynałeś w ogóle pić. Być może zapijasz brak miłości, może poczucie samotności, poczucie obcości, czyli że jesteś źle w danym środowisku nie pasujesz do niego, poczucie opuszczenia, pozostawienia przez innych, czyli te uczucia, które są związane ogólnie z samotnością i miłością. Alkohol pojawia się wtedy dla Ciebie jako sposób na to, żeby nie być samotnym, żeby dobrze się poczuć w grupie, żeby pójść do innych. Czasami jednak prowadzi również drugą stronę, do tego, że czujesz się samotny, obcy i niekochany, możesz użalać się nad sobą i wtedy pijesz w samotności, a więc za pomocą alkoholu wzmacniasz swój stan. Druga grupa uszuć związana jest z brakiem zrozumienia u innych, presją ze strony innych, krytyka ze strony innych. Nikt mnie nie rozumie, więc się napije. Napiję się, będę w stanie z nimi porozmawiać. Napiję się, bo koledzy naciskają, żebym pił. Nie, nie jestem w stanie przyjąć żadnej krytyki, ale po alkoholu i wygarnę im to, co myślę. Kolejna grupa uczuć z tym związanych to brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, z napięciem wewnętrznym, ze złością, nerwowością, frustracją czy irytacją. Czyli ogólnie zobacz, mamy tutaj. Do czynienia ze stresem oraz ze złością. Piję, bo to pomaga mi się zrelaksować. Piję, bo wtedy jestem w stanie się uspokoić, to mi przejdzie. Zapomnę o swoich problemach. Czasami jednak to idzie w drugą stronę. Jesteś cicha woda, ale po wypiciu alkoholu bardziej mówisz to, co myślisz, stawiasz kawę na ławę, mówisz jak jest. Więc czasami alkohol powoduje, że z osoby milczącej stajesz się osobą agresywną, zarzucającą sobą innych. A więc pijesz, żeby albo tłumić swoje uczucia, albo je wyrzucić z siebie. Są też ludzie, którzy piją dlatego, że mają depresję, odczuwają smutek i zmartwienie. I radzą sobie z tymi uczuciami właśnie za pomocą alkoholu. Po to, żeby sobie z nimi poradzić. Pamięta jednak, że na dłuższą metę to nie działa, ponieważ alkohol jest depresantem. Jeśli pomaga to wyłącznie na krótki okres czasu. Picie alkoholu tylko odsuwa te uczucia na później. Czasami pijesz po to, żeby poradzić sobie z brakiem poczucia bezpieczeństwa, bo czujesz się zagrożony, z lękiem, niepokojem czy strachem, albo z mieszaniem. Tak samo jak do tej pory, pijesz po to, żeby poradzić sobie z tymi uczuciami, żeby poradzić sobie z poczuciem zagrożenia, lękiem, niepokojem czy zmieszaniem. mieszaniem. Zwróć uwagę na to, że alkohol czasami działa przerysowująco te uczucia, a więc czujesz się zagrożony? Boisz się czegoś? Po wypiciu alkoholu stajesz się osobą bardzo odważną nawet czasami można powiedzieć brawurową więc lekceważysz zagrożenia potrafisz zaatakować policjanta radiowóz albo wdać się w bójkę z osobami które są silniejsze od ciebie czasami ludzie piją po to żeby poradzić sobie z bólem emocjonalnym albo fizycznym z poczuciem winy czy poczuciem zazdrości a więc pijesz po to żeby ból znikał zresztą Spójrz, przy bólu fizycznym od dawna alkohol był właśnie stosowany po to, żeby go znieść. Chociażby, przypomnij sobie, zamiast narkozy, kiedyś trzeba było wypić dużą dawkę alkoholu. Pamiętaj jednak o tym, że tak jak przy depresji, alkohol działa na krótką chwilę, potem te uczucia do ciebie wracają. Czasami też, tak jak dotychczas mówiłem, alkohol powoduje wzmocnienie tych uczuć, a nie ich obniżenie, a więc po wypiciu alkoholu stajesz się bardziej wrażliwym. Kiedy pijesz, możesz też wzmacniać swoje poczucie winy. Albo możesz stać się jeszcze bardziej zazdrosny niż na trzeźwo. Więc znowu alkohol może obniżać albo podwyższać te napięcia. Natomiast może być też tak, że te uczucia stają się wyzwalaczem twojego głodu alkoholowego. Niektórzy piją, chociaż to się rzadziej zdarza, po to, żeby poradzić sobie z podekscytowaniem, poczuciem szczęścia czy pewnością siebie a więc nie mają innych sposobów na radzenie sobie z przyjemnymi, pozytywnymi uczuciami i piją po to, żeby je wzmocnić albo po to w ogóle, żeby je poczuć. Jak sobie radzić z wyzwalaczami wewnętrznymi? Jakie są sposoby? Oczywiście najpierw musisz wiedzieć, które uczucia są twoim największym wyzwalaczem, co zapijałeś, z jakiego powodu piłeś, z jakimi uczuciami sobie nie radziłeś. Pamiętaj o tym, że one są drogą do głodu alkoholowego, a więc jeżeli będziesz cierpiał, to osoba uzależniona szuka sposobu na ulgę, czyli wypicia alkoholu. Ale też wyzwalacze mogą być objawem głodu alkoholowego. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat głodu alkoholowego i objawów, obejrzyj inne moje filmy. Zwróć uwagę na to, że uczucia mogą stać się najważniejszym wewnętrznym wyzwalaczem głodu alkoholowego, dlatego też warto poznać sposób na ich unikanie. A jeżeli już się pojawią, na poradzenie sobie z nimi na trzeźwo bez picia. Zacznijmy od tego, że warto jest poszukać rozwiązania. Przypomnę pierwszą grupę, o której rozmawialiśmy. Brak miłości, samotność, poczucie obcości i opuszczenie. Do dzisiaj pamiętam jedną z sytuacji, którą poznałem na zajęciach grupowych. Samotność była powodem sięgnięcia po alkohol. Kilka dni wcześniej pacjent czuł się samotnie, jednak nie odbierał telefonów, nie otwierał drzwi, sam się izolował, chociaż wyjście z izolacji było rozwiązaniem problemów. A co możesz zrobić? Możesz wyjść do ludzi, spotkać się z kimś, możesz porozmawiać z osobą zaufaną, z kimś bliskim przyjacielem, możesz porozmawiać na mitingu bądź grupie terapeutycznej. I ten sposób będzie bardziej skuteczny niż wypicie alkoholu, może spowodować obniżenie tego uczucia, napięcia poradzenie sobie z nim w sposób konstruktywny. Druga grupa uczuć, o których rozmawialiśmy, to brak zrozumienia u innych, presja ze strony innych i krytyka ze strony innych, a więc trudności w radzeniu sobie z tym. Rozwiązaniem może być nauczenie się asertywności. Asertywność tym się różni od innych metod, że zwykle, jeśli nie stosujemy asertywności, jest różnica zdań, ograniczamy się do wygranej i przegranej, w przypadku asertywności obie strony są wygrane. Możesz też poszukać sposobów na radzenie sobie z krytyką z innych, jest do tego mnóstwo narzędzi. Możesz też poszukać osoby bliskiej, która będzie ciebie rozumiała. Kolejna grupa uczuć to było napięcie wewnętrzne, złość, nerwowość, frustracja i irytacja. Jak możesz sobie z tym poradzić? Przede wszystkim, jeśli chodzi o złość, odejdź od źródła złości, daj sobie 5 minut. Czasami policz do dziesięciu. Zastosuj jakiś wysiłek, żeby obniżyć napięcie. Rąbanie drzewa, przysiady, bieg. Kiedy będziesz spokojny, przejdź do analizy sytuacji. Przyjrzyj się, co tak naprawdę się wydarzyło. Wróć do źródła złości i wyraź ją w sposób asertywny, nie zagrażający twojej relacji. Bez agresji. Jeżeli złość nie ma żadnego powodu, to prawdopodobnie jest to objaw głodu alkoholowego. Wtedy... Wróć do obniżenia napięcia, wysiłku, relaksacji, do różnych sposobów na poprawę swojego samopoczucia oraz wyładowanie tej złości. Kolejna grupa to była depresja, smutek, zmartwienie i niepokój. Możesz porozmawiać z zaufaną osobą, możesz też obejrzeć film, ale zwracam uwagę na to, żeby to był film odpowiedni, ponieważ jeśli masz obniżony nastrój, depresję, no to oglądanie melodramatów raczej w twojej sytuacji nie poprawi. Podobnie jeżeli chodzi o muzykę czy książkę. Też w stanie obniżonego napięcia, smutku, depresji, słuchanie rzewnych piosenek nie pomoże Tobie, tak samo jak czytanie tego typu książek. Warto poszukać co, czegoś, co jest w stanie poprawić Tobie humor, nastrój. Zajmij się czymś. Zajęcie też często pomaga w poradzeniu sobie ze smutkiem, zmartwieniami, ponieważ jak coś pracujesz, jak się czymś zajmujesz, zapominasz, czasami o tym, co dzieje się w Twojej głowie. Kolejna grupa uczuć to było brak poczucia bezpieczeństwa, lęk, niepokój, strach oraz zmieszanie. Zwróć uwagę na to, że każdy czuje strach, lęk. Jest to naturalne uczucie. ono występuje u, również u osób mundurowych. A jak sobie poradzić z lękiem, niepokojem? Wyobraź sobie ciemne pomieszczenie, do którego wchodzisz. Jest Ciemno, nic nie widzisz, może się pojawić niepokój, zwłaszcza jeżeli to jest nieznany teren, natomiast jeśli twój wzrok przyzwyczai się do ciemności, trochę zadziała jak latarka. Kiedy poznasz otoczenie, niepokój zniknie, więc możesz sobie poradzić z lękiem, niepokojem, strachem, poprzez rozpoznanie źródła i zebranie wiedzy, poprzez ubezpieczenie się, zabezpieczenie. Kolejna grupa to emocjonalny ból, poczucie winy czy zazdrość. Tutaj z bólem można sobie poradzić w różny sposób. Powiem chociażby o bólu fizycznym. Niestety, często jest tak, że tabletka przeciwbólowa tylko usuwa efekt, a nie przyczyny. Jeśli chodzi o emocjonalny ból, zdecydowanie jest w stanie Tobie pomóc. Rozmowa z kimś bliskim, wyrażenie tego. Niektórzy malują, piszą wiersze. Poczucie winy to. Jeżeli chodzi o poczucie winy, rozwiązaniem może być chociażby. Religia. Czujesz się winny, a więc żal za grzechy, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Te rzeczy mogą pomóc Tobie w obniżeniu poczucia winy. Jeśli chodzi o zazdrość, warto porozmawiać z drugą osobą, tą, o którą jesteś zazdrosny, przyjrzeć się, czy masz w ogóle jakiekolwiek podstawy, żeby się tym zająć. Ale szerzej na temat radzenia sobie z uczuciami mówię w innym swoim filmie poświęconym właśnie uczuciom. Podekscytowanie, poczucie szczęścia i pewność siebie to są również uczucia, które czasami mogą powodować napięcie wewnętrzne, napięcie emocjonalne, które rozładowywałeś w alkoholu. Chodzi o to, żeby nauczyć się w sposób bezpieczny cieszyć, żeby zacząć siebie nagradzać w sposób bez alkoholu. Można się podzielić tym szczęściem z innymi osobami, można siebie po prostu nagrodzić. Teraz czas na Podsumowanie. Zwróć uwagę na to, że wyzwalacze są elementem głodu alkoholowego. Jeżeli nie będziesz radził sobie z uczuciami i emocjami, które do tej pory zapijałeś, jest ogromne ryzyko, że pojawi się głód alkoholowy. Chodzi o to, żeby zapobiegać tym emocjom, a jeżeli już się pojawią, żeby pozytywny, obiektywny i bezpieczny dla siebie sposób je obniżyć. Wyzwalacze działają w ten sposób, że powodują bardzo silne napięcie, a osoba uzależniona ma nawyk, żeby radzić sobie z tymi wysokimi napięciami, z tym bardzo wysokim stanem emocjonalnym, z silnymi emocjami, właśnie za pomocą alkoholu. Alkohol może te uczucia jeszcze bardziej podkręcać, albo możecie oszukiwać, że po wypiciu alkoholu te uczucia staną się słabsze, mniej istotne. Zadanie dla Ciebie. Napisz, jakimi uczuciami uzasadniałeś swoje picie. Ułóż je według ważności, czyli częstości występowania. Oceń ich siłę, zero bez znaczenia, 10 nie do wytrzymania. Wypisz po trzy sposoby radzenia sobie z danym uczuciem. Sprawdź. Pamiętaj, że możesz wysłać do mnie wiadomość, aby porozmawiać o twojej sytuacji. Pozdrawiam i zapraszam, Darek dopierała.